Na podstawie paragrafu 3 ustęp 1 Statutu Kancelarii Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej powołuje na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta pana Sławomira Piotra Rybickiego. Chciałem powiedzieć tak, no coś jest symbolicznego w tej scenie samotnego kandydata na ministra, który razem z żoną stoją i tutaj w obliczu już pewnego zespołu, który funkcjonuje od dłuższego czasu. Jestem przekonany, że to jest tylko ta chwila, która przecież prowadzi do tego, że za chwilę będziemy stanowili jeden zespół, jedną drużynę i będziemy realizowali wspólną wizję Polski, wspólną wizję prezydentury, wspólną wizję służby. Służby, która przecież trwa już od wielu, wielu lat. I chciałem do tego właśnie nawiązać, że patrząc na ciebie, no siłą rzeczy myślę o niesłychanie długiej i w sumie bardzo pięknej drodze, która łączyła mnie i z twoim bratem, z całą twoją rodziną, w tym czasie także najtrudniejszym okresu jeszcze przedsolidarnościowego, opozycji przedsolidarnościowej i odczuwam ogromną, osobistą satysfakcję, że tak los pokierował, że jest ten moment szczególny, kiedy potwierdzamy, mamy szansę potwierdzić wspólnotę drogi, wspólnotę idei, której służymy poprzez bezpośrednią współpracę tu w Kancelarii Prezydenta. Chciałem jednocześnie powiedzieć, że mam pełną świadomość, że wszyscy zawsze się zastanawiają, a skąd on jest, prawda? Od kogo? Od jakiego układu? No takie już jest prawo świata, prawo życia, prawo mediów, żeby tego rodzaju spekulacje prowadzić. Ja jestem przekonany, że jesteś od dobrej pracy, od rzetelnej pracy i od rzetelnej służby Polsce. I jestem przekonany, że na tej wspólnej drodze będzie się nam dobrze pracowało. Pracy nigdy za wiele, pracy nigdy nie zabraknie, jeżeli będziemy chcieli zrobić jak najwięcej dla Polski, a takie wrażenie odnoszę, że to właśnie praca już trwająca wiele, wiele, wiele lat dla tej najjaśniejszej nas połączyła w wymiarze także rodzinnym. Ściskam najserdeczniej i witam na pokładzie. Dziękując za nominację i za zaufanie, jakim pan prezydent mnie obdarza, pragnę zapewnić, że całe moje doświadczenie życiowe, cała moja służba publiczna, która trwa już ponad 20 lat, będzie wykorzystana w jak najlepszym stopniu dla dobra Rzeczpospolitej. To zaszczyt i honor pracować dla pana prezydenta i czuję to jako wielkie, wielkie zobowiązanie. Bardzo jeszcze raz dziękuję za nominację. Dziękujemy.